No dobra. No to jedzenie mam już za sobą. A jak jest z resztą? Tak jak w książkach, w filmach? Nie mogę chodzić w blasku słońca, bo spali mnie potęga Boża? Tak? Nie? Dobra. Słuchajcie. Widać, że was po prostu męczę. Więc może sobie po prostu pójdę. Tak? Mam się już pożywiać, więc z tym nie będzie problemu, dam sobie radę. A księcia po prostu poznam, kiedy idzie. Niestety. Musimy cię niańczyć. Gdyby to ode mnie zależało, to żarłbyś mógł. A koniec polskiemu znaczy... księciu. Księciu się nie odmawia. Nigdy niczego. To trochę tak jak w tym... ojcu chrzestnym. Rozumiesz, nie? Maksymilianie, on chyba wie, że jest w trudnej sytuacji. Trzeba zapoznać go z odrobiną teorii. Młody, słyszałeś kiedyś o systemie feudalnym? Nie słyszałem. Lubi nie jest. No, wyobraź sobie, że ten system wśród nas funkcjonuje nadal. To ciekawe. Każdy z nas poza tym należy do jakiegoś klanu. Ten klan ma swoją nazwę i specyficzne dla niego umiejętności tak. I moce. A nad całą tą hałestrą siedzi książę. Trochę tak jak w tym, w średniowieczu, rozumiesz? Okej, a w takim razie... do jakiego klanu należę ja i jakie mam super moce? A ty jesteś Malkavian. Świlem, rozumiesz? Twoja krew jest skażona przez szaleństwo i dlatego nigdzie nie będziesz się uczył sam. Kapisz? No jasne. No oczywiste, tak? Bo to nowy musi być szalony. To jak według was się objawia to szaleństwo, co? Bo jakoś kurwa nie zauważyłem. Pakuj dupę do auta i jedziemy. No dawaj, dawaj! Dobra, młody, słuchaj. Jutro będziesz na audiencji u księcia. On jest akurat z klanu Wendy. Wiesz, taki maniak na punkcie władzy. Jak możesz? O, pardon, madame, że tu niefortunną wypowiedzią uraził naszego księcia. Masz garnitur, padalcu? Nie, ale i tak bym nie założył. Założysz. Założysz i okażesz szacunek starszemu. Chcesz zaprzepaścić wszystko. Nasze starania. Paczka, pamiętasz? Dobra, niech ci będzie założona. No dobra, ja w takim razie też muszę przebrać się. Do domu nie wrócę. Mam sporo ciuchów u siebie. Zapraszam panów do mnie. Serio, serio? Serio. Co? Krawat? Nie, nie, nie. Garnitur to jeszcze rozumiem, ale jestem brudżakiem. Krawatu nie założę, krawatu zły. Wiesz co? Pożyczyłam ci ten garnitur. I masz u mnie dług. Zrób mi tą grzeczność. Załóż krawat. O, ten zdalny. Zastanawiam się, czy powinniśmy wszystko tym gówniarzowi. Robisz się nudny z tymi inwektywami. Tradycje. Zapomnieliśmy o tradycjach. Tradycje? Tak, to takie prawo dla nieumarłych. Wyobraź sobie, że książę przestrzega ich co do litery. A jeśli ktoś je łamie, to przeważnie kończy swoje życie. Twój stwórca powinien ci o tym powiedzieć, ale z tym pewnie będzie pewien problem. Ten, który mnie stworzył, tak? Tak. Ten, który cię stworzył. Znacie go? Słuchaj, to nie jest teraz istotne. Ty go nie znasz i nie prosiłeś się o to. My, Liska, my go nie znamy. Pani Luizo. Pani Luizo, my go nie znamy i tej wersji będziemy się trzymać. Pewnie to my będziemy musieli się tobą zająć i przejąć funkcję rodzica. Zajebiście, wampirza adopcja. A jak nie to co? To koniec Polski, bo smęci, bo narzeka, że taka niesprawiedliwość, że wiecie, prawo, tradycje i tak dalej i skażę cię na śmierć, chcesz.
Słonko? Kołek, a może grzoce stawiesz? Bo chciałbym wiedzieć, na co się przygotować. Wyluzuj, stary. Spoko, wyluzuj. Nauczymy cię, czego będzie trzeba, tak żebyś przeżył ten najgorszy chaos. A potem będziesz musiał już sobie radzić już sam. Okej? Wiesz co to? Wyjaśnijcie mi jedną rzecz. Obrażacie mnie, ale uczycie. Mogliście mnie tam zostawić jako świeżego trupa. Trupa, nie trupa, ale nie. Zebraliście mnie, nakarmiliście. A to najwyraźniej strasz pod siebie na myśl o tej pieprzonej wizycie. Więc o co kurwa chodzi? Dobra, słuchaj młody. Wszyscy malkawianie z Warszawy spłonęli. Według nas nie miał kto cię przeistoczyć. A jednak jesteś tutaj i siedzisz na tej zasranej kanapie, rozumiesz? Książę będzie dociekliwy. Padną niewygodne pytania. Pojawią się plotki. A my będziemy na świeczniku. Zajebiście. Zajebiście po prostu. Zajebiście. Ja mam cały czas nadzieję, że obudzę się po prostu, będzie to jakiś zjebany koszmar. Obawiam się, że nie. Przebieraj się, książę czeka. O tradycjach powiemy ci po drodze. Tylko mi tam nie małpy. Okaż odrobinę gładu. Dobra, dobra, niech ci będzie, ale to ty będziesz gadać, okej? Nie gadać, a mówić. Czemu ciągle ja mam mówić? Jak to ciągle? Jak to ciągle? Dlatego będziesz mówić, bo... Idziecie? Zaraz, okej? U Katarzyny to ja ciągle mówiłam. Dobrze, ty po prostu jesteś lepsza. Pasuje. Dziękuję.